Watch Huge 566, Minecraft, Games, and more. Siemaneczko, ziemeczki, ja jestem Wojtuch, P66, witam was w takim ponadprogramowym odcinku Pokémon Revolution Online. I dawno już pokonałem Misty, można nawet zobaczyć w mojej karcie trenera. I gram tutaj na telefonie, dlatego mi się trudniej będzie obsługiwać te pana. Oj tam. No i ogólnie mam nowy telefon. Samsung Galaxy A5 2016, recenzja kiedyś tam się pojawi. To jeżeli chodzi o Minecraft z Wojtuchem i z Literią, będzie trochę spóźnienie, dlatego że do Minecraft z Wojtuchem jeszcze muszę dograć jedną scenę i nagle nie dograłem, bo kurda kilka aktorów się rozleniwiło. Nie mówię oczywiście, że wszyscy. Dobra, jak widzicie tutaj poza tym, że pokonałem Misty, to wyekspiły się trochę moje epoki. W sensie, że na przykład już nie mam Wartortla, tylko mam Blastoise. Czekajcie, sobie zmienię wielkość Medu, żebyście widzieli tutaj wszystkie Pokémony. O, całkiem wyraźnie. Dobra, zobaczmy tego Kickera Franklina. Jeżeli chodzi o muzykę, wyłączyłem ją, ponieważ podczas nagrania nie słychać mojego głosu niestety, ale same dźwięki powinniście słyszeć, bo dźwięki to aż tak nie przeszkadzają, dlatego że wcześniej to już nagrywałem i nie mogłem po prostu, nie było wiem słychać przez tą muzykę, ale przez dźwięki Pokémonów to raczej nie będzie aż tak źle. Dobra, i zaraz pójdziemy w ogóle do Poké Center w Viridian City i odblokowałem kolejne miasto i tam zaraz się udamy, tylko sobie kurde. Dobra, zginiesz z rąk Viroa. A, już zginął sam, okej. Dobra. Może być. Ogólnie w tym odcinku wyekspimy sobie mojego Blastoise'a do poziomu 45, by mógł ewoluować w ostateczną formę. Nie wiem dokładnie jak się nazywa, ale dobre jest to, że będziemy mogli pływać, a do kolejnej sali trenera musimy nauczyć się pływać Pokémonem. Musimy mieć Pokémona, który pływa, dobra. O, jak widzę, tutaj nie muszę zbytnio walczyć, to dobrze. Spokojnie sobie, bezpiecznie przejdę. Tak, no i wyekspię sobie Blastoise'a w drodze właśnie do tego nowego... Nie! Yeah, tu jest Cerulean City, nowe miasto, właśnie Viridian City. Dobra, dlatego, że tutaj na mapie nie piszę dokładnie. Jak się przytrzyma palec, to na przykład nie pisze nazwy miasta, ale ogólnie w wersji mobilnej jest fajnie, że tutaj mamy już opisane, że jesteśmy w regionie Kanto, Johto, Hoenn i Seven Islands. Czyli jak widzicie, na razie dostępne w Pokémon Revolution Online są 4 regiony, albo 3, nie wiem czy Seven Islands zaliczać to jako region, ale myślę, że można zaliczyć jakoś. Tak, proszę wyleć moje Pokémony. Dobra. Lecimy dalej. Ciekawe czy z tymi swimmerami, pływakami możemy walczyć w tej sali Cerulean. Bo w Misty to oczywiście już pokonałem, nie? Mogę zawalczyć. Dobra, no dobra, to sobie zawalczyć tam w drodze do Viridians. A ogólnie odblokowałem właśnie tam tę drogę, tu czekajcie, przejdę tam przez ścieżkę.
i czasami może zrobię maraton z Pokémonów i Hearthstone, a Hearthstone też po prostu poniedobył. Tylko nie wiem, czy będzie mi się chciało i czy będzie mieć czas, no ale postaram się tam przynajmniej dwa razy w tygodniu albo trzy rzucać. Chociaż to już będzie tak bez obróbki. Na szybko, chyba że obrobię tylko to, że YouTube. O i właśnie, tutaj mamy jeszcze przejście do Lavender Town, ale na razie nie możemy tam być, dlatego że nie mamy komputera z flashem. Ewentualnie wykorzystamy przejście do Minigal City, ale najpierw musimy pokonać 3D atak. Uwaga, ogólnie jeżeli chcecie się tu przedostać przez granice gwiazd, to wykorzystajcie tutaj ten tunel, dlatego że tutaj, jak przejdziecie przez ten budynek na dole, to nie uda wam się, no bo nie macie biletu, tutaj jest taka nielegalna droga tego przejścia. Jakby... Ale haczyk jest taki, że musimy podać dzieciaka w imieniu Timothy. Przynajmniej pierwszy raz przechodzimy. Dobra. No i przeszliśmy z pokoju przez granicę. Dobra, czy tutaj trenerzy będą chcieli zauważyć, że jest w stanie zobaczyć w ogóle. Jakaś roślina czy coś. Nie, tutaj nie chcę ze mną walczyć. Tutaj chcą ze mną walczyć, o to jest pytanie, nie. Na razie nie chcą. Za tydzień pewnie to się zmieni. Będą chcieli ze mną walczyć. Zapewne. A poza tym możemy sobie teraz w trawie pogrzebać. Pokonać jakiegoś poka na szybko. To jest easy. Dobra. Water gun wystarczy. Jest skal, masz o jedy. Mam za dużego kciuka. Skal masz, to można wykorzystać na poki z wysokimi levelami. A takie coś to się załatwi water gunem spokojnie. Ale dobra, jak już ruszyliśmy, to trudno. 406 expa, jak walczymy z trenerami, to mam o wiele więcej tego expa. Dobra. Zobaczmy Izabelę. Może będzie chciała z nami walczyć. I nie chce z nami walczyć. Camper Jeff też nie chce. No dobra. I tutaj w spokoju wychodzimy do Viridia, Vermilion. Kurda, jak ja wiele to nazwy. Vermilion. Ogólnie, gdy będziecie tu przechodzić po raz pierwszy, to jeszcze będziecie mieli takiego dziwaka, kurde, z jakimś wymaksowanym, złoczym Pokemonem, który będzie z wami walczyć. Przedostaniecie się do mrocznej wersji tego miasta, ale później już normalnie będziecie w tym miejscu, w którym aktualnie ja jestem. Dobra. Jak widzicie, nie możemy tutaj przejść do tej sali, no chyba że mamy jakiegoś Pokemona, co używa ataku cięcia. Ja niestety takiego Pokemona nie mam. Jedynym sposobem jest właśnie tutaj pływający Pokemon jakiś. Dobra. A jeżeli ogólnie mamy się wyekspić, to jeszcze mamy taką alternatywną opcję, zaraz wam pokażę. O, dokładnie. Mamy ją na dole. Jest to statek SS Annie. The Love Trader nie chce, Harris nie chce nic od nas. No i dokładnie tutaj przechodzimy przez ochroniarzy. Normalnie dostajemy po wyjściu z poprzedniego miasta bilet na ten statek i możemy sobie w spokoju wejść do niego. Dobra, ogólnie teraz zobaczymy, co tutaj, czy możemy tutaj zawalczyć z trenerami. Myślę, że
Można, bo tutaj się zmienia właśnie codziennie, a nie co tydzień. Dobra, panie, czy chcesz ze mną walczyć? Nie. A szkoda. Czekajcie, czy to jest Pokémon, czy mi się wydaje? Tak, Machop jakiś. Widocznie mam już go w Pokédexie, spoko. Dobra, weźmy tutaj. Robert, Robert, chodź walczyć ze mną. Dupa, nikt ci nie chce ze mną walczyć. Nie fajnie. Steve. A czekajcie, bo... Nie wiem, bo ja chcę w tym odcinku już wyekspić. Kurde. Może tutaj Adda, David, Charlie, Charlie, chodź z nami walczyć. Nie chcę PJ-a, który jest gównem statystyk. O, Charlie, chodź ze mną walczyć. Dupa. Dupa zbita. No dobra, sobie poekspimy tam na terenach, gdzie jest trawa, no to trudno. Dobra. Weźmy choćby tu na prawo. Cyk. Dziadku, weź mi tu pomóż, bo ja chcę wyekspić swego poka. Tem 44, ja już chyba mam ten tem. A nie, bo mi dadzą, okej. Nie, tutaj tam nic nie ma, dobra. To... Dobra, no to wchodzimy tam na trawę. Mam nadzieję, że tu będą poki na wysokich levelach. Oby. O. No nie, nie jeszcze takich gówna. Dajcie mi coś lepszego. Expa, o jedy. A kiedyś dawałeś radę aż 6000 expa. O, PJ. PJ gówniak, chłuty. Co nic nie robi. Czekajcie, chyba, że ten... powalczę z jakimś randomem. Tylko ciekawe, czy będzie chciał walczyć? To jest pytanie. Dobra.
PvP, fight match. To jest chyba taki rankedowy tryb. Dobra. Ej, nie, bo ja jestem z jakimś graczem. O, na przykład battle. Albo ze Spyferem. Tu ktoś, kto się nie rusza do... Triuri. Chodź. Kurda, nie, to nie. O, z tym Deadpoolem, kurde. A z tym... Co? Ja nie chcę się wymieniać. Ja chcę walczyć. Dobra. To tu weźmy. Tylko jakieś na wysokim levelu naprawdę. O. Psajdak o jedno. Ja chcę jakieś wyzwanie. Nie jest tak efektywne, tak? Może tu będą jakieś potężniejsze, no... Bezpałt na 15 levelu, no troszkę potężniejsze, ale to troszkę. No, easy. Chociaż te 2000 expa to już by był szczęśliwy. Przecież nie jest jeszcze Catcher Keigo. Chodź tu, Catcherze Keigo. Znowu psa. Dajcie spokój, ludzie, dajcie spokój. Chyba, że czekajcie, mam pomysł. Możemy powalczyć z tymi Pokemonami przy ce... Co to jest? Pumpkin King! Mogę z nim walczyć, spoko, spoko, daj. Czemu nie mogę z tobą walczyć? Ja chcę z tobą walczyć. Czekaj, co dokładnie powiedział może? Hue hue, better run along and train some more. Czyli muszę osiągnąć więcej? Czy coś takiego? Dobra, w każdym razie i tak muszę przejść tutaj. Hop. I sobie wyekspimy Blastoisa, że będzie ewolucja na odcinku. Dobra. Cyk. Cyk. No. Dobra. Czekajcie, przejdźmy tutaj. Tu będzie szybciej. Tylko może czekajcie, może tutaj są Pokemony na dosyć mocnych levelach. No może. Wild PJ na 13. Dobra, to ten sam poziom. Co
Yo, quick attack, kurde. Jeden HP mi zabierze. Czy ty wiesz, kim ja jestem, kurde? Co ty robisz? Co ja nie mogę? Nie mogę do tego gówna wejść. No to papa, idę sobie. Ciśniemy, ciśniemy. Chyba, że nie, mogę tutaj przejść do obów reklamera? Relemer, okej. Ów relemer. Co, chcesz walczyć? Nie zabieraj mi 2000. Nie, chcę znowu gadać. Mam za duże paluchy. Ale chcę, byście wszystko widzieli. Dobry. Dobra. Lecimy dalej. Na przykład tutaj, ojej, ktoś już padł Onixa. O, Arbok to przyszedł. Nie, Arbok to Arbok. Tam jeszcze były potężniejsze poki. Dobra. Zobaczmy. Może tam będą jakieś walki trenerów? Być może. O! No nareszcie jakaś walka trenerów. Trochę po expie Blastoisa wreszcie. Dobra, dawaj. O, trzy poki. O, dobra. O, i teraz można walczyć. Tak jest, okej. Okay. Wszystkich zakła Taila. No prawie wszystkich. Zobaczymy, co mają za ataki. I o to chodzi. Na to właśnie czekałem. Bo, czyli to jest fanka parasów. I widzicie 3000 expa. O to chodzi. Przepraszam, trochę kaszle. Jaki slash? Co to jest? But. Dobra, co ty teraz masz tu, co? Parasekt. Spoko. Obrodę sobie podniosę. To nie! O, dobra, ale na szczęście zdążyłem tutaj ubić. Jest 44 poziom. 7000 eks. Tak. Dobra, zobaczymy, co czeka nas dalej. Nie, tutaj dalej to jest właśnie poziom, gdzie będziemy wskakiwać do wody, ale nie mam ewolucji Blastoisa ostatecznej, więc nie mogę. O, tutaj mam jakiś Pokémon. Dobra, wiem, że innym razem zawalczyć, ale ja chcę tego Pokebola. Co tu będzie? Kick, mega kick time. A. Czyli mega kopniak. Między innymi dla Blastoisa by się przydał.
Zobaczmy, czy tu będą jeszcze jacyś trenerzy. Powinni być. O, na przykład tutaj. Chociaż nie, te dziadki to nie są pełnoprawnymi trenerami, a szkoda. Ewentualnie. Nie, w jaskini zawalczą, bo później się zgubię w jaskini. To nie, nie. Dobra. Zresztą nie, czekajcie, może, bo wiem jeszcze, gdzie mogę wyeksmić porządnie Pokemona. Także jest dobrze, tylko najpierw pójdę do Poke Center, żeby tu kurde się obudził mój Blastoise. Bo jak śpi, no to nie może walczyć, to chyba logiczne. A podków nie mam, nie chce mi się wydawać kasy, może zaoszczędzę sobie na rower, może, ale raczej wątpię, bo kosztuje kurde 9 miliardów, a ja na razie mam 31 tysięcy. Chociaż kto wie, może mi się kiedyś uda. Dziękuję. Dobra, i idziemy sobie wyekspić do 45 poziomu i nasz Blastoise będzie mógł się przedostać przez różne wodne tereny, ale już pod inną nazwą. Nie wiem, jak dokładnie się nazywa, ale w każdym razie już będzie ta opcja możliwa. I na tym zakończymy odcinek. A nie, czekajcie, bo tam jest to fajne, tajne przejście, ale nie, bym musiał pewnie podejść do góry, chociaż... A nie, dobra, okej, dobra, przepraszam, pomyliłem się. Dobra, przechodzimy normalnie tutaj, tak. O właśnie, będę mieć tego Pokemona, co ma Mirik. Będę na nim jeździć. W wodzie. Także będzie fajnie. Dobra. W ogóle jeszcze tam zostało kilka trenerów, więc mogę z nimi powalczyć. Z Chelsea nie po... nie będę walczył na razie. Hickera Wayne. Już był Hicker Wayne. Kelsey była. Joey już był. Chyba tam tego gościa nie było, tak. Z tamtym gościem jeszcze nie walczyłem. Franklinem. Chodź tu. A nie, dobra, już walczyłem kiedyś tam. Jeszcze nie minął tydzień całkiem. A Dan? Z Danem chyba nie walczyłem, tak. Tak, dobra. I zobaczymy, ile będzie miał poków. I sobie szybko je wyekspię. No jeden pokala. Nie, Slowpoke, nie, to ja muszę z Kalbasza, tak, bo... Kolejny kurda Pokémon, który umie usypiać. A ja nienawidzę takiego czegoś. Skalbat. Skalbasz, dokładnie. I spin dalej. Tak, dobra. Zobaczcie, 2000 expa, dopiero taki ułamek. Pła. Normalnie magia. Teraz Flint. Chodź tu, Flint. O, dokładnie. O, widzę, że mają taki określony zasięg. Ciekawe. I'm a cool guy. I've got a girlfriend. To fajnie, że masz dziewczynę. Gratuluję ci. Skalbasz od razu, dlatego że Pokémon z trucizną. Dlatego podskoczymy sobie brodę. To dokładnie, trucizna. Znaczy nie, acid to jest od trucizny? Chyba tak. Dobra, Ekat zginął, teraz kolejny. Ratata, czyli największe gówno świata, które można łatwo zgładzić. Sucker Punch, kurde. Co to ma być? Sucker Punch. 1000 expa. Troszku mało. Ja chcę więcej. Teraz Hickerdob.
Chodź tu. Chodź tu, hiker, dobry. O, cztery pokolenia, dobra. No dobra, tutaj już wystarczy sam water pulse, bo dosyć niskie levele. Cyk. Okej, dalej. Kolejny raz, spoko. 1100 expa. Water god. Nice. Oczywiście, że super efektywne. Dalej. Back hop. Water god. Żeby kichnął. Po baczopie. I ostatni. Znowu gild. Water pulsem. No niedługo już będzie 45 level, moi drodzy. Będzie ewolucja, mam nadzieję. Okej. Tak, tak, no fajnie, że wygrałem już. Dobra, dalej. Teraz z Chadem. Jeszcze będzie Las Heli. Chodź tu. O nie. Dobra. Ekans. Aquatailem. Dalej. O, Sandshrew. A nie, będzie Waterfall, nie jest aż takim groźnym przeciwnikiem. Okej. 1600, to jest coś mało tego expa. Coś mało. No dobra, dalej, może ta Las Haley będzie miała więcej poków. Mam nadzieję. Dawaj. Ja się chyba ładnego Pokemona, co? Fury Catcher! A ja mam Skalmasz, który jest 100 razy zajebistszy. Dalej. PJ! Ja mam tego gówniaka w drużynie. Quick Attack, który robi gówno. Water Pulse. Paras, dobry. Weźmy Water Gun. Żeby była jakaś różnorodność w tych atakach. Dry skin? Co to jest? Nie! Uwaga mnie. Uwaga, mam lek od paraliżu. Uwaga, mam lek od paraliżu. Nie. Dobra, mam lek od paraliżu. Tak. Nie, fresh water. Lek od paraliżu. O Boże. No. Paraliż. I Blastoisa proszę uleczyć. Furyka teraz speed dalej. No. I do widzenia. Do widzenia, panie. No. Kurde. Dobra, czy coś jeszcze... Czy z kimś jeszcze mogę powalczyć? Co? Może w tym domku? A, w tym domku jest Bill. Taki fajny ziomek zbierający różne pokemony.
Dobra, dalej. Co to będziemy mieć? A, i ten Maniac Guy. Możemy sobie sprzedać w niego różne cośki. Między tymi Starpiece, by. Bo Starpiece jest warty aż 10 tysięcy. Także się opłaca. Dobra, i myślę, że to by było na tyle. W kolejnym odcinku już na pewno wyeksploruję tego Blastoisa, żeby był już takim super Pokemonem, który potrafi pływać w wodzie. A na razie komentujcie, subskrybujcie. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie kciuka w górę. Do idara.